Jeżeli masz w kieszeni kartę Renault Hands Free, zbliżając się do pojazdu na odległość poniżej 1 metra, pojazd ją wykryje. Gdy znajdziesz się w obszarze wykrywania, karta odblokuje automatycznie pojazd i rozpocznie sekwencję powitalną. Przednie i tylne światła zapalają się, a klamki drzwi wysuwają się. Na podłożu wyświetla się ponadto projekcja logo Renault z lusterek bocznych, wyznaczając ścieżkę podejścia do pojazdu. Odejście od pojazdu z kartą hands-free spowoduje automatyczne zablokowanie drzwi i aktywację sekwencji pożegnalnej. Mając kartę hands-free przy sobie, pojazd można odblokować także przez naciśnięcie przycisku na karcie. Przycisk ten odblokowuje również przewód ładujący. Aby zablokować pojazd przy użyciu karty, naciśnij ten przycisk. Drzwi i bagażnik muszą być przy tym zamknięte. Pamiętaj, że jeżeli element otwierany nadwozia jest otwarty lub nieodpowiednio zamknięty, blokada nie nastąpi ani po oddaleniu się od pojazdu, ani po naciśnięciu przycisku na karcie. Aby ostrzec użytkownika przed taką sytuacją, rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Kartę można wykorzystywać również do odblokowania samego bagażnika. W tym celu należy nacisnąć ten przycisk. Jeżeli pojazd jest wyposażony w pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ją otworzyć. Aby włączyć oświetlenie zewnętrzne, naciśnij tutaj. Funkcja powoduje włączenie świateł mijania na około 20 sekund. Pojazd można dzięki temu znaleźć w nocy w miejscu nieoświetlonym lub na parkingu. Aby wyłączyć światła, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Ponadto długie naciśnięcie przycisku blokowania na karcie spowoduje automatyczne zamknięcie wszystkich szyb z elektrycznym sterowaniem impulsowym, gdy pojazd jest zablokowany. Po wysunięciu klamek chowają się one automatycznie po około 3 minutach bez podejmowania działań w obrębie elementów otwierania nadwozia. Ale w każdej chwili można ją również wyciągnąć ręcznie. Otwórz klamkę zamka i pociągnij palcem zakończenie klamki. Jeżeli pojazd nie był używany przez 8 dni, odblokowanie przez zbliżenie zostaje dezaktywowane. Aby odblokować pojazd, należy wtedy użyć przycisku na karcie. Ponowna aktywacja funkcji odblokowania po zbliżeniu do pojazdu oraz ustawienie opcji powitalnych i dostępu do pojazdu są możliwe za pomocą systemu multimediów OpenR Link. Przejdź do sekcji Pojazd i wybierz pojazd, a następnie zewnętrzna strona pojazdu. Z tego poziomu można włączyć lub wyłączyć opcje powitalne i dostępowe. Po wejściu do pojazdu, gdy karta hands-free znajduje się w kabinie, wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk rozruchu. Jeżeli karta znajduje się blisko urządzenia pracującego na tej samej częstotliwości, takiego jak telefon, na tablicy wskaźników może się pojawić komunikat "Połóż kartę w pobliżu plus start". Teraz połóż kartę hands-free w tym obszarze, naciśnij pedał hamulca i wciśnij przycisk rozruchu. Jeśli ktoś wyjdzie z pojazdu z kartą hands-free przy sobie, na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "Nie wykryto karty". W takiej sytuacji musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk start, aby zatrzymać silnik. Na koniec warto pamiętać, że w razie potrzeby można użyć kluczyka wbudowanego w kartę Renault. Aby się do niego dostać, przesuń pokrywkę, jak pokazano na ilustracji. Otwórz klamkę zamka, aby uzyskać do niego dostęp. Możesz teraz otworzyć drzwi.